jeszcze. No, ale to już bym miał tu... Mateusz, słuch o tobie ostatnio zaginął. Co się z tobą działo przez ostatnie pół roku? Tak, zaginęło mnie słuch, bo mam plany na podjęcie kontraktu w armii. Teraz byłem na kursie przygotowawczym na NSR-ach 3,5 miesiąca. No i 14 grudnia już wróciłem i zacząłem z powrotem trenować. Uściśnijmy, Armii Polskiej będziesz żołnierzem zawodowym? Tak, będę żołnierzem zawodowym i będzie to mniej więcej tak wyglądało, że będę bronił barw klubowych do tej pory, tak jak to się dzieje. Oprócz tego będę jeszcze bronił barw Polski jako żołnierz. Mhm. Sportowo też miało to wpływ na twoje wyniki sportowe, bo ostatnio nie było głośno tobie. Tak, miało to wpływ m.in. przez to, że w wojsku po miesiącu wysłali mnie na zawody na pięciobój wojskowy. No i skakając tam z takiej dużej przeszkody skręciłem nogę. Miałem wylanie torebkę stawową w dwóch miejscach, z prawej i z lewej strony. Miesiąc leżałem na L4, no, akurat mi się też tak udało, że leżałem tutaj w domu. No i pierwszy puchar tutaj był 2 tygodnie temu we Wrocławiu, no niestety nic nie trenowałem, teraz już zacząłem trenować, no już jest troszkę lepiej, no ale to jeszcze nie jest to, co powinno być. Dzisiaj zawody Pucharu Polski w Szpadzie. Jesteś zadowolony ze swojego wyniku? No mam lekki niedosyt, ponieważ w zeszłym roku tutaj byłem drugi, teraz będę 5. lub 6. Tam zobaczymy, jak to było według rozstawienia. No jest lekki niedosyt, bo troszkę punktów mi ucieknie, no ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Przegrałeś swoją walkę o wejście na podium 1 punktem. Jak to wyglądało? Z kim walczyłeś? Tak, walczyłem oczywiście jak zwykle z kolegą, tutaj Filipem Broniszewskim. No, walka była bardzo wyrana do samego końca. Na samym końcu było po 14, no ale niestety moje natarcie, dostałem trafienie pod rękę, no i nie udało się. Plany na najbliższy rok twoje? No moje plany na najbliższy rok to podpisać kontrakt z armią. No i chciałbym wystartować w jak największej ilości Pucharu Świata, no i oczywiście zaistnieć tam w końcu, no bo w ostatnich latach mi tam nie wychodziło, może też z tego względu, że byłem młodzieżowcem. No ale teraz z panem Maćkiem popracujemy i myślę, że będzie dobrze. Rok 2012 to był rok Rubena Limardo, twojego kolegi z drużyny, który zdobył mistrzostwo olimpijskie. Za 3 lata kolejna olimpiada. Masz takie plany? Tak, no mam takie plany też m.in. dlatego, że dużo nam się tutaj seniorów wykrusza już powoli, mają swoje lata chłopaki. No i myślę, że warto byłoby uderzyć, no bo jest jednak jakaś szansa, żeby zaistnieć gdzieś. Mhm. Czyli pójść ślady Rubena. Tak, jak najbardziej. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję.